W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, czy po pandemii czekają nas protesty, zamieszki, rewolucje, przewroty. Klubotygodnik o huta. Na początek chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, że jesteście z nami i oglądacie Klubotygodnik Klubu Jagiellońskiego. W zeszłym tygodniu Piotr mówił, że udało nam się przekroczyć 7 tysięcy subskrypcji, teraz to już 7,5 tysiąca. Wszystko dzięki Wam, a tym, którzy jeszcze nie zasubskrybowali naszego kanału, oczywiście polecamy, by zrobili to jak najszybciej. Chmury gazu, zatrzymania. Z jednej strony policja, z drugiej strony protestujący, z megafonami znani politycy Paweł Tanajno, Grzegorz Braun, krótko mówiąc strajk przedsiębiorców. To jest temat, który ostatnio kilkukrotnie pojawiał się w mediach, nie tylko dlatego, że to pierwszy przypadek społecznego wystąpienia w czasach pandemii, w czasach restrykcji zabraniających większych grupowych spotkań, ale też dlatego, że wpasował się w pewną emocję, która narasta w większej części społeczeństwa. Powiedziałbym, że nawet w o wiele większej niż ta, która rzeczywiście na tych manifestacjach niezbyt ludnych się zjawiła. Krótko mówiąc, pewnej frustracji i zmęczenia panującymi ograniczeniami, które nie tylko utrudniają nam codzienne życie, bo bądźmy szczerzy, noszenie maseczki dla nikogo nie jest przyjemne, ale też utrudniają nam realizowanie no chociażby codziennych biznesowych celi. W związku z tym wydaje się zasadne zadanie pytania, czy już wkrótce nie czekają nas na protesty na o wiele większą skalę, być może nawet walki ulicznej, to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie podobne napięcia przecież narastają. 2019 rok był rokiem protestów na całym świecie. Financial Times Gideon Rackman zastanawiał się, czy nawet nie będziemy go kiedyś w przyszłości zestawiać z takimi latami pełnymi niepokojów jak 1848, 1968 czy 1989. We Francji żółte kamizelki protestowały przeciwko decyzjom prezydenta Emmanuela Macron. W Chinach, a właściwie w Hongkongu, mieszkańcy protestowali przeciwko rosnącej presji ze strony Pekinu. W Katalonii mieszkańcy starali się o uniezależnienie swojej części państwa od Madrytu, ale protesty trwały również w Indiach, Chile, na Półwyspie Arabskim i w wielu innych miejscach. Tą listę można by kontynuować długo. Przyczyny były różne, a to, co te protesty łączyło, to chyba jedynie sposób, w jaki powstawały, a więc spontaniczny, za pośrednictwem mediów społecznościowych, często bez lidera i bez wyrazistego programu. Te protesty nie zakończyły się w 2019 i pisząc pod koniec grudnia swój artykuł, Gideon Rackman wskazywał, że być może dopiero 2020 przyniesie rozstrzygnięcia i te masowe wystąpienia doprowadzą do prawdziwych zmian. Tymczasem ten rok przyniósł ogromną pauzę w postaci pandemii. Dosłownie z dnia na dzień okazało się, że dalsze realizowanie protestów społecznych jest po prostu niemożliwe, ponieważ zwyczajnie nie można gromadzić się w miejscach publicznych. W związku z tym protesty ustały, a dodatkowo wiele nieliberalnych reżimów postanowiło ukrócić problem w dogodnym momencie. W momencie, kiedy państwa zachodnie patrzą w inną stronę, zajmują się same sobą, bo analizują problemy związane z chorobą na terenie własnego państwa. W związku z tym na przykład w Hongkongu doszło do licznych zatrzymań aktywistów, a z kolei na Bliskim Wschodzie lokalne reżimy sięgnęły po stany wyjątkowe czy godziny policyjne, o czym zresztą znakomicie opowiadała Patrycja Sasnal w swoim wywiadzie dla Krytyki Politycznej. Czy w związku z tym 2020 rok będzie jednak rokiem wymuszonego, ale spokoju? Coraz więcej dowodów przemawia jednak za tym, że będzie inaczej. Pod koniec kwietnia w Tel Awiwie odbyły się protesty przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu. Protestujący zgromadzili się na placu, na którym wcześniej wyznaczono miejsca, w których mają stanąć, tak aby zachowywać właściwe dystanse pomiędzy sobą. Na Słowenii odbył się protest antyrządowy na rowerach. W Stanach Zjednoczonych protestujący przeciwko lockdownowi protestowali z wnętrza własnych samochodów, a czasem decydowali się złamać zasady i zaprotestować w klasyczny sposób, organizując manifestacje pod budynkiem publicznym. Do tego doszły protesty plażowiczów, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie tłumy gromadziły się przy zamkniętych plażach, by wyrazić swój sprzeciw wobec tej polityki.
W ten nurt wpisują się również strajki przedsiębiorców w Polsce, które, jak pamiętamy, również miały swoją odsłonę samochodową, a później wylały się na ulice miast. Wszystko więc pokazuje, że niezadowoleni w różnych państwach będą szukali sposobów, by obejść te nowe regulacje i jednak swoje niezadowolenie na ulicach zamanifestować. Ale jak na razie skala tych wydarzeń nie jest wcale duża. Powstaje jednak pytanie, czy w miarę jak będą pogarszały się warunki życia, ogólna sytuacja gospodarcza, te nastroje nie spowodują jednak większego, masowego wybuchu. O ile noszenie maski jest uciążliwe, to jednak nie na tyle, by kogoś sprowokować do udziału w brutalnym proteście ulicznym, którego skutkiem może być wizyta w policyjnym areszcie. Co innego jednak z pogarszającymi się warunkami życia. Ktoś będzie obserwował, jak bankrutuje firma, która być może jest dziełem jego życia. Ktoś inny straci pracę i będzie miał trudność ze znalezieniem nowej. Komuś zabraknie środków, by spłacać kredyt na mieszkanie, a być może jeszcze w górę pójdą na przykład ceny żywności. Nie wiemy w tej chwili, jak głębokie będą kłopoty gospodarcze, które czekają nas w najbliższej przyszłości. Wszelkie prognozy na ten temat oczywiście są obarczone sporym błędem, natomiast możemy się spodziewać, że to pogorszenie się sytuacji życiowej rzeczywiście nadejdzie i będzie dotyczyło niemal każdego z nas. Kłopoty będą narastać, zwłaszcza w krajach, które nie są dość zamożne, by łagodzić ten ból swoim obywatelom. I tam będzie narastała przede wszystkim społeczna frustracja, która może doprowadzić finalnie do wybuchów, i to nawet krwawych wybuchów. Może, choć oczywiście nie musi. W 2019 roku w Wenezueli inflacja przekroczyła 1000%. To oznacza, że pieniądze stały się właściwie bezwartościowe. 90% Wenezuelczyków żyło poniżej granicy ubóstwa, 80% musiało cierpieć niedożywienie, brakowało czasami nawet podstawowych leków, rosła śmiertelność niemowląt, a dodatkowo pojawiły się nowe kłopoty. Na przykład zaczęło brakować prądu w największych miastach, doszło do awarii elektrowni z powodu niedoinwestowania, ale też długotrwałej suszy. Sytuacja w państwie zaczęła się robić dramatyczna. W ciemnościach oczywiście dochodziło do rozbojów, rosła przestępczość i Wenezuela, która jeszcze do niedawna kojarzyła się z rozbuchanymi wręcz programami socjalnymi wspierającymi najuboższych, nagle stała się jednym z najbiedniejszych i najbardziej niebezpiecznych państw na globie. I wtedy pojawiła się alternatywa dla gnijącego reżimu Nicolasa Maduro. Przewodniczący parlamentu Juan Guaido stwierdził na podstawie pewnych proceduralnych kruczków, że urzędujący prezydent urzęduje bezprawnie i przejmuje władzę. Juan Guaido zyskał poparcie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej. Wydawało się, że sytuacja dojrzała do przewrotu. No i co? No i okazało się, że protesty wcale nie były odpowiednio gorące, by obalić urzędującą władzę, ani odpowiednio liczne. W 2020 w Wenezueli dalej rządzi Nicolas Maduro i pozostaje je tylko zastanawiać się, dlaczego sytuacja nie dojrzała do krwawej rewolucji. Odpowiedzi często szukano w anegdocie o gotowaniu żaby. Otóż według tej anegdoty, gdyby żabę wrzucić do garnka z wrzątkiem, natychmiast by wyskoczyła. Ale włożona do zimnej wody i podgrzewana przez jakiś czas, ugotuje się zanim zdąży zauważyć. Oczywiście nikogo nie nakłaniam do tego, żeby sprawdzał, czy ten eksperyment jest prawdziwy. Natomiast, przenosząc to na wymiar społeczny, chodzi o to, że po prostu Wenezuelczycy nie zauważyli, kiedy ich życie stało się tak rozpaczliwie złe, bo sytuacja pogarszała się stopniowo. Nie było jednego momentu, kiedy z dnia na dzień zorientowali się, wczoraj było świetnie, dzisiaj jest fatalnie. Ale prawdopodobnie taki moment sprawiłby, że powstałaby w nich energia niezbędna do tego, żeby w ryzykowny sposób wystąpić przeciwko urzędującym władzom. Co ważne, taki moment rzadko powstaje sam z siebie. Najczęściej jest skutkiem jakiejś źle skalkulowanej decyzji politycznej. Przykłady możemy czerpać chociażby z najnowszej historii Polski. Do wybuchu protestów na Wybrzeżu w 1970 roku doszło na skutek podwyżki cen żywności i towarów konsumpcyjnych dosłownie z dnia na dzień. Podobnie było w 1976. Tam podwyżka cen, proponowana podwyżka cen, spowodowała protesty m.in. w Radomiu i Ursusie. Z najbardziej niedawnych przykładów możemy wskazać Chile, gdzie w zeszłym roku władze stolicy podniosły ceny biletów komunikacji miejskiej o niewiele, tak naprawdę o równowartość kilkunastu groszy,
ale ta kropla wystarczyła, żeby przelać czarę, ponieważ oznaczało to, że z dnia na dzień znaczna liczba mieszkających w stolicy, czyli Chińczyków, nie będzie w stanie korzystać z komunikacji miejskiej, by dojechać do pracy czy do szkoły. Co to oznacza dla roku 2020? W wielu państwach istnieją społeczne konflikty i napięcia, które zostały niejako zamrożone przez pandemię, ale to wcale nie znaczy, że zniknęły. Oprócz tego przybyły nowe powody do protestów, jak chociażby ograniczenia związane z pandemią, czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Wszystko to będzie groziło eskalacją społecznych konfliktów w 2020 roku. To, czy do nich dojdzie, w dużej mierze będzie zależało od tego, jak postąpią politycy, bo to przede wszystkim błąd z ich strony, źle skalkulowana decyzja albo jakaś brutalna reakcja służb mundurowych może spowodować, że niewinne, rozproszone protesty, które z całą pewnością będziemy obserwować w różnych państwach na świecie, przerodzą się w masowe bunty, rewolucyjne zamieszki czy próby obalenia urzędującej władzy. To dotyczy zarówno Polski, jak i wszelkich innych państw, w których podobne kłopoty będą narastać. Dużo więc zależy od tego, w jaki sposób zachowają się politycy, czy będą odpowiedzialnie podejmować swoje decyzje i czy będą ostrożnie kalkulować w obliczu społecznych protestów. Jeżeli tak, być może uda nam się zapamiętać 2020 rok mimo wszystko jako względnie spokojny. Jeżeli nie, być może 2019 był tylko preludium do czekających nas masowych społecznych wystąpień. To oczywiście tylko moja wizja tego, co może się zdarzyć w najbliższych miesiącach. Jeżeli się z nią zgadzacie, nie zgadzacie, chcielibyście dodać coś od siebie, to oczywiście cała sekcja komentarzy poniżej należy do Was. Chętnie zapoznamy się z Waszymi opiniami. Jeżeli jesteście zainteresowani źródłami, z których korzystałem przygotowując ten odcinek, to jak zwykle znajdziecie je w opisie do tego filmu. Zapraszam też do oglądania za tydzień. Piotr Trudnowski opowie coś o sprawach polskich, krajowych, a ja wracam oczywiście z dawką informacji i analiz ze świata już za 2 tygodnie. Żeby na pewno nie przeoczyć tych nadchodzących odcinków, to zapraszam oczywiście jak zwykle do subskrybowania kanału Klubu Jagiellońskiego. Do zobaczenia. Thank you.